Jesteśmy w domu przyrodnika, gdzie odbywa się jarmark wielkanocny gminy Chażlach. Organizatorem jarmarku jest Gminny Ośrodek Kultury w Chażlachu. Jest z nami Cecylia Gaszpońska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Chażlachu, która prezentuje palmę, która została przyniesiona na nasz konkurs. Witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo się cieszymy, że mimo niesprzyjającej pogody jednak bardzo dużo osób do nas przyjechało, a cieszymy się również z tego, że przynoszone są palmy wielkanocne na konkurs, który w tamtym roku musieliśmy odwołać i 2 lata temu również niestety z przyczyn obiektywnych od nas niezależnych. Co można kupić w trakcie jarmarku w Chażlachu? W tym roku po raz pierwszy zrobiliśmy wystawę, albo właściwie zaprosiliśmy koła gospodyń wiejskich z naszej gminy, z gminy Chażlach, do tego, aby się wystawiły, i nasze panie prezentują różnego rodzaju wielkanocne smaki. Także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Oczywiście nie brakuje wyrobów wędliniarskich, które zawsze u nas sprzedają państwo kaletowie. Poza tym OSP jak zawsze częstuje pyszną grochówką. Dodatkowo mamy dosyć sporo różnego rodzaju atrakcji w postaci chociażby strusich jaj i pisanych z nich przygotowanych. Jest z nami pan Jarosław Piecha z Chażlacha, który hoduje między innymi strusie. Jako ciekawostkę można pokazać, że na jarmarku w Chażlachu znajdują się stroiki oraz wydmuszki ze strusich jajek. Struś pochodzi z Australii, struś australijski, emu. W Australii teraz jest lato. I one u nas jest zima, a w Australii jest lato, one w lecie nie są jajka, a u nas w zimie. Nie? I powiem, że struś jest jednych, emu ma jednych najciekawszych jaj, bo ma jajo niebiesko-zielone. No. I te jaja się charakteryzują tym, że są jedynym z ciekawostek w przyrodzie, że są takie naturalne. Nie? I charakteryzują się tym, że strusia samica chodzi za samcem i tokuje z nim i znosi jajka do gniazda, a struś po prostu samiec po zniesieniu określonej ilości jajek, ten samiec wysiaduje te jaja. Jedna ciekawostka w przyrodzie, że tam ojciec samiec zajmuje się wysiadywaniem i wyhodowywaniem pisklan, a ona samica naniesie jajek i odchodzi sobie w siną dal, szukając dalszego partnera. Dla portalu OX.pl Joanna Świba.